słuchania. Życzy partner odcinka. Hello Dieta. Creepy wyzwanie. Dziesiąta edycja autorskiego konkursu literackiego Mastery TV. Piętnastu autorów powalczy o nagrody o łącznej wartości 2000 zł. Przez najbliższe 15 tygodni, w każdy piątek, wysłuchacie opowiadań z pierwszego etapu. Tylko ośmiu autorów przejdzie do półfinału. Wezwanie: czas zacząć. Olbrzymie pomieszczenie ociekało luksusem. Wielki, komfortowo urządzony salon w odcieniach bieli oraz beżu miał ze 20 metrów długości. W jego centralnym punkcie znajdował się duży, kolorowy kojec, w którym na kolanach siedział wysoki, szczupły mężczyzna w okularach oraz małe dziecko. Grzechot zabawkowego samochodziku wyraźnie fascynował rocznego chłopczyka, który stał, trzymając się obramowania kojca. Mężczyźnie nie schodził z twarzy uśmiech. Podał do małej, dziecięcej rączki samochodzik, po czym sięgnął po pluszowego misia i wyciągnął go do dziecka. Jednak czarnowłosy, półcołowaty chłopczyk Zdecydowanie preferował autko. Na wyłożonej marmurem podłodze dało się słyszeć kroki. Wysoka, szczupła blondynka stanęła przy kojcu, uśmiechając się promiennie. Mężczyzna, nie odwracając się, powiedział ciepłym tonem: Tak jak mówiłaś, on zdecydowanie woli autka. Chociaż. Może to po prostu kwestia grzechotania. Sam nie wiem. Tatuś wolałby, żebyś poszedł na studia chemiczne albo na medycynę. No, ale skoro wolisz autka, to możesz też zostać mechanikiem, wiesz? W każdym razie rób co chcesz. Nie musisz się w życiu o nic martwić. Mężczyzna odgarnął czarną grzywkę z twarzy, po czym rzucił misia w kąt kojca i przeszedł przez barierkę. Odwrócił się do blondynki, która stała z założonymi rękami i przekrzywioną głową, wciąż się uśmiechając. Ton głosu mężczyzny zmienił się na bardziej kategoryczny. Nie czekaj na mnie z obiadem dzisiaj. Mam nowy projekt w pracy do wykonania i dyrektor na mnie liczy. Mogę pojawić się dość późno. Kobieta kiwnęła głową, po czym przeszła przez barierkę i usiadła obok chłopczyka, ten momentalnie rozjarzył się szerokim uśmiechem. Mężczyzna ściągnął z zabytkowego, bogato rzeźbionego krzesła marynarkę, po czym ubrał ją i wyszedł z pokoju, nie obracając się za siebie. W tym samym czasie młody mężczyzna przemierzał pusty, odrapany korytarz niepewnym krokiem. Podłoga wyłożona niedopasowanymi do siebie klepkami, Skrzypiała niemiłosiernie pod stopami potężnie zbudowanego człowieka. Odrapane drzwi bez żadnych plakietek przesuwały się wraz z krokami mężczyzny z prawej strony, z lewej zaś, przez zmętniałe, podwójne szyby, uważny człowiek mógłby dojrzeć smutny, ponury krajobraz szarych pól i rachitycznych drzew. Jednak Roman Malinowski nie należał do uważnych. To, co miał zaraz zrobić, sprawiało, że ze stresu żołądek wywracał mu się na drugą stronę. Ale nie miał innego wyjścia. Zgodnie z przekazaną instrukcją, na końcu korytarza skręcił w lewo i zastukał mocno w pokiereszowane drzwi. Na tabliczce obok nich widniał napis: Kierownik zmiany Mieczysław Rakowski. Tabliczka zwisała smętnie na jednym gwoździu. Znudzony głos pani w średnim wieku, który nakazał wejść, zabrzmiał słabo w odpowiedzi na pukanie. Mężczyzna zawahał się. Naciągnął poły sfatygowanej, o wiele za małej marynarki, którą miał na sobie, jak gdyby chciał ją wydłużyć. Materiał zatrzeszczał niebezpiecznie. Malinowski westchnął. Po czym energicznie złapał za klamkę wielką jak bochen dłonią i przekręcił, prawie wyrywając ją z drzwi. Starsza pani w fioletowej garsonce popatrzyła badawczo na mężczyznę z za wielkich okularów. Dobry, Malinowski. Ja No na... w końcu. Idź pan, dyrektor już czeka. Młody mężczyzna kiwnął powoli głową, po czym przeszedł do gabinetu obok. Zapukał w wielkie, czarne drzwi, a w odpowiedzi usłyszał basowe WCHODZIĆ. Otworzył jej i stanął naprzeciwko trójki ludzi siedzących za stołem w ciemnym, wąskim pokoju. Pierwszy z prawej siedział wymoczkowaty, mały człowieczek w ubraniu roboczym. Siwe, rzadkie włosy opadały mu na czoło i sięgały aż do małych, szczurzych oczu. Mężczyzna miał trzydniowy zarost i znudzony wyraz twarzy. W środku, lekko odchylony do tyłu, siedział wysoki mężczyzna w czarnym garniturze i w białym kasku na głowie. Kask, przesunięty nisko na twarz, powodował, że Roman nie widział zarysów jego twarzy. Zaskakująco grube palce miał splecione w piramidkę i oparte przed sobą. Ostatnie miejsce przy stole zajmowała potężna kobieta w kręconych, rudych włosach. Granatowa sukienka dopięta na ostatni guzik, aż po szyję opinała ją ciasno. Miała na oko około sześćdziesiątki, a palce wyposażone w baterie pierścionków wystukiwały stakato na lekko klejącym się stole. Roman poruszył się niepewnie. Rozpoczął mężczyzna siedzący w środku. Dzień dobry, panie Romanie. Proszę usiąść. Nazywam się Karol Kowal i jestem dyrektorem zakładu produkcyjnego Kowal-Pol, w którym stara się pan o pracę. Pani Jadzia z lewej to główna księgowa, z prawej siedzi pan Rakowski, który to będzie, o, jeśli wszystko dobrze pójdzie, pana kierownikiem zmiany. Zaczynajmy. Młody mężczyzna klepnął ciężko na krześle, które zatrzeszczało pod jego ciężarem. Kierownik zmiany podniósł brwi z wyraźną satysfakcją i pokiwał głową. Następne wydarzenia Roman zapamiętał jak przez mgłę, ale dzielnie starał się je odtworzyć jakiś czas później, siedząc z kolegami z zakładu w barze Kubuś. Brudne stoliki z tłustymi plamami rozłożone były bez ładu i składu w małym piwnicznym pomieszczeniu. Atmosfera pełna smrodu, potu oraz wykwintnego aromatu ruskich papierosów wypełniała szczelnie całość knajpy. Jeden z kilku mężczyzn siedzących przy stoliku złapał pierwszą z brzegu butelkę wypełnioną przezroczystym płynem i z rozmachem walnął w jedno. Nalewając wódkę do kieliszku, wrzucił do Malinowskiego. No, postawiłeś, więc w końcu se pogadamy. Zaraz ci opowiemy, co się u nas na zakładzie odpierdala. Ale najpierw gadaj, czy cię wymaglowali na rozmowie. Rechotaliśmy na zakładzie, jak cię w tej marynarzce zobaczyliśmy. <śmary> no tak. No, to było dziwne. Pytali mnie, czy umiem nosić ciężary i czy się nie boję roboty. No to chyba jasne, nie? Ja to nie jestem stąd. Wujek mi o tym zakładzie mówiła: Lepsza jakakolwiek robota tu, niż gnieździć się w dziewięć osób w jednej izbie i na polu zapierdalać. A tu nawet jest mieszkanie zakładowe, stołówka. A u siebie to nigdy nie wiadomo, czy coś zjem. Tyle gęb do wykarmienia, siostry też muszą jeść. No, a od kiedy ojca zabrakło, to za dwóch muszę zapieprzać. A teraz matka pole wynajęła, a ja im pieniądze będę wysyłał. Jeden z jednakowo ubranych w niebieskie kombinezony mężczyzn, widocznie najstarszy ze wszystkich, rozlał do kiliszków następną kolejkę, po czym powiedział: Bardzo to kurwa wzruszająca, ale. Gadaj o rozmowie jeszcze. Co ci o zakładzie powiedzieli, Malina? No. Że to zakład przetwórstwa chemicznego, że pastę do zębów się tu głównie robi. Ale ja mam być odnoszenia i faktycznie od tygodnia nic nie robię, tylko zapierdalam na magazynie. Ponoć poprzedniego magazyniera wyjebali za pijaństwo w robocie. No ale trochę w to nie wierzę. No bo przecież wszyscy tu piją. Choćby nie wiem, co mi kazali nosić, to i tak dobra robota. Mówili, że czasami też inne zlecenia mają, ale mogę mieć to w dupie, tylko nosić co każą. Iść gdzie każą i kłaść gdzie mówią. No i takie coś lubię. Krótko i konkretnie. Ja to prosty chłop jestem. Ciągle jestem na oku z tego co widziałem. Dali mi za to kupę pieniędzy. Od razu się zgodzili na tyle, ile powiedziałem. Nawet nie chcieli się targować. No i czekam na to przeniesienie. Może się uda. Mężczyźni przy stole popatrzyli na siebie porozumiewawczo. Najstarszy z nich złapał kieliszek i szybko przechylił, wypijając duszkiem zawartość. Odchrząknął, po czym powiedział. – No, dyrektor ma od cholery znajomych w innych zakładach. Jak się spiszesz, to cię przesuną gdzieś dalej. O, może za granicę? Silny jesteś, to się nawet u ruskich nadasz. Sporo ludzi dostało u nas szansę na wyjazd. Teraz w rublach zarabiają i nie mają wcale najgorzej. Nas to nie czeka. My miejscowi, więc rodzina ważniejsza. W dodatku produkcja musi lecieć dalej. No a najważniejsze to to, że my to już za starzy na takie przygody, ale ty... jesteś młody i możesz jechać, nic cię tu nie trzyma. A ten o doktorze ci mówili? Malinowski pokiwał głową przecząco. Mężczyźni przy stole, jak na komendę, uśmiechnęli się smutno. Któryś z jednakowo ubranych rzucił pod nosem: No to powiedz mu, Kazik, skoro ciągle gadasz. Doktor nauk chemicznych. Mądry facet. Zazwyczaj siedzi w laboratorium i tworzy nowe receptury. Wysyła to potem dyrektor do ruskich, a oni wysyłają kupę forsy z powrotem. Wiadomo, że zarabia najlepiej ze wszystkich, ale to chyba jasne. To kura znosząca złota jajka. Potrafi być upierdliwe. Pozmieniało mu się w głowie, od kiedy jego żona miała wypadek i zmarła w zeszłym roku. Zostawiła go z malutkim synkiem, a on sobie daje radę. I jeszcze przygruchał sobie ekstra blondynę. Żyją jak w pałacu, ale skąpy nie jest. Cały zakład na jego intelekcie zarabia. Czasami jest męczący, ale zazwyczaj to on decyduje o tym, czy ktoś będzie przeniesiony, czy nie. Więc jak wypełnię z piwnicy i każe ci coś robić, to zapierdalaj chłopie bez gadania. A jak ten doktor wygląda? O, żebym go z kim innym nie pomylił. <głos> <głos> no, wygląda jak zjeb, chudy jak pająk. Łasi w białym kitlu. Ma druciane bryle i zaczeskę na ja Nie pomylisz go w każdym razie. Słuchaj, nie zadawaj pytań, nie wychylaj się i rób swoje, a będziesz mógł wysyłać mamusi kupę kasy. A może i na wycieczkę pojedziesz. Potężny mężczyzna wyglądał, jakby chciał zadać pytanie, ale się powstrzymał. Rozsiadł się wygodnie na krześle, po czym złapał za szklankę z piwem i z uśmiechem na ustach upił potężnego łyka. Beknął przeciągle. Na co reszta mężczyzn przy stole głośno zarechotała. Ktoś zawołał. O, wiedziałem kurwa, że jesteś normalny. Mężczyzna nie mógł wiedzieć, że kierownictwo zakładu, które poznał na rozmowie kwalifikacyjnej tydzień temu, właśnie rozmawiało na jego temat w biurze Rakowskiego. Drektor siedział przy uklejonym stole. Krawat miał poluzowany. Marynarka wisiała krzywo na jednym z krzeseł w gabinecie. To co, Mieciu. Wysyłamy Malinowskiego do ruskich? Mhm. Dokładnie tak. Tydzień tu pracuję i nic nie odwalił. Kawał chłopa z niego. Nada się na pewno, ale... Najpierw muszę pogadać z doktorem. Wiesz, musi się dowiedzieć, czego tam nasi przyjaciele potrzebują. Tak, koniecznie. No i od razu to załatwmy. Potrzebuję pieniędzy. Gnoje z emo znowu się upominają. A mówiłem ci tysiąc razy. Płacim w pierwszej kolejności. Jeśli ich stracimy, to cały ten biznes chuj strzeli. Mieciu, choćbym nie wiem, ile im zapłacił, to zawsze im będzie mało. Zresztą te drobniaki, które dostają psy, to nic przy tym, co trafia do naszej kieszeni. Lej, nie pierdol. Kierownik zmiany nalał do dwóch szklanek lek komentnego płynu. Pokiwał przecząco głową. No, nie wiem. Ja bym im więcej płacił. Ty to jednak jesteś skąpy, Mieciu. Dzięki temu, jak to nazywasz skąpstwu, masz za co wysyłać dzieciaki nad morze, więc nie pierdol mi tu za uszami. Ubrany w elegancki garnitur mężczyzna, siedzący w błyszczącym polonezie, wjechał powoli do garażu znajdującego się przy potężnej posiadłości na skraju lasu. Nim wysiadł z samochodu: Poprawił okulary i poluzował krawat. Delikatnie otworzył drzwi. Wysiadł, po czym bezgłośnie je zamknął. Szybko przeszedł przez korytarz prowadzący do domu. Starając się stąpać, możliwie jak najciszej, stanął na marmurowej posadzce w potężnym holu. Po czym zdjął obuwie i z butami w ręku zaczął wdrapywać się po zabytkowych drewnianych schodach. Dochodząc do pierwszych drzwi z prawej strony, zawahał się, po czym przeszedł korytarzem dalej i otworzył bezgłośnie kolejne z drzwi. Pokój oświetlony małą lampką w kształcie misia przypominał sklep z zabawkami. Przy ścianie, w malutkim łóżeczku leżał chłopczyk. Czarne, gęste włosy okalały półcałowatą buzię. Mężczyzna stanął nad chłopcem, po czym z czułością pogłaskał go po głowie. Wychodząc z pokoju, rzucił jeszcze ledwo słyszalnym głosem: tatuś już jest w domu. Malinowski szedł ciężko wśród ogromnych, zakurzonych regałów, niosąc ogromną skrzynię. Podperlił się na jego czole. I choć każdy krok przychodził mu z wyraźnym trudem, to na jego ustach błąkał się malutki uśmiech. W końcu doszedł do kąta magazynu, gdzie miał odłożyć ciężar. Już miał łupnąć skrzynią i w końcu dać ulżyć ramionom, gdy usłyszał za plecami lekkie kaszlnięcie. Mężczyzna przewrócił oczami i wciąż trzymając ciężar, odwrócił się. Mężczyzna w białym kitlu i z podkładką do notowania stał metr od niego. Bystre spojrzenie z zadrucianych okularów przewiercało Malinowskiego na wylot. Wysoka, wręcz pajęcza postać odgarnęła bladą dłonią rzadką czarną grzywkę z czoła. Panie Romanie, proszę ostrożnie z tą skrzynią. W środku znajdują się niesamowicie wręcz cenne artykuły. Sprowadzenie ich Malinowski wyłączył się już w momencie, gdy usłyszał własne imię. Wyraźnie zniecierpliwiony, najbardziej delikatnie jak tylko mógł, położył wielką drewnianą skrzynię na zakurzonej podłodze. Zanim kurz opadł, mężczyzna w kitlu urwał zdanie. Zaznaczył coś na podkładce i zacmokał z zadowoleniem: Pięknie, wspaniale wręcz. Teraz jeszcze jeden pakunek i przerwa, panie Romanie. Zapraszam. Młody mężczyzna popatrzył wyczekująco na faceta w białym kitlu. Marian podszedł do niewielkiej skórzanej torby i lekko klepnął ją dłonią, następnie wskazując palcem na Malinowskiego. Podkładka do notowania powędrowała na niewielki stolik obok torby. Roman podszedł i szarpnął mocno za ucho do góry. Jego ręka z rozpędu powędrowała na szyję, gdyż torba nic nie ważyła. Wyraźnie się zdziwił, ale wzruszył ramionami, po czym raźno ruszył w kąt magazynu. Stanął odruchowo, gdy usłyszał chrząknięcie za plecami. Człowiek w białym kitlu, nazywany Marianem, rzucił uprzejmie. Panie Romanie, zapraszam do piwnicy. Na dół? Panie Romanie, taki wielki chłopa się piwnicy boi? Musi mi pan pomóc zapakować i wynieść sporo próbek nowego produktu, a do tego niezbędne jest zejście do mojego laboratorium. Możemy tu stać i prowadzić dyskurs w tej sprawie. Jednak bardziej pożądane z pana punktu widzenia byłoby wybranie się na przerwę, nieprawdaż? To gdzie ta piwnica? Pajęcza postać wskazała na ledwo widoczne drzwi na ścianie budynku. Roman podszedł szybko do metalowych drzwi i otworzył je z rozmachem. Wstryknął kontaktem z prawej strony. W odpowiedzi na to rachityczna żarówka wisząca nad jego głową. Oświetliła kilkanaście schodów, zakończonych kolejnymi drzwiami prowadzącymi w dół. Torba nic nie ważyła, ale Malinowski szedł ostrożnie, gdyż jego wielkie buty nie mieściły się na wąskich stopniach. Pajęcza postać zamknęła drzwi za sobą, a potem zaczęła schodzić powoli za nim. W końcu Roman dotarł na dół i nacisnął klamkę drzwi. Te otworzyły się z wyraźnym mlaśnięciem. Malinowski podniósł do góry brwi ze zdziwienia. Dotknął krawędzi drzwi, która zakończona była gumą. Mruknął pod nosem: uszczelka. Po czym stanął za drzwiami i dotknął ściany po swojej prawej stronie. Zamiast włącznika wymacał pokrętło. Przesunął je w bok z lekkim oporem. Po czym długi, wąski korytarz zalał się fioletowym światłem. Roman podniósł pytająco brwi. Odwrócił głowę do mężczyzny w białym kitlu. Na co ten uśmiechnął się, prezentując garnitur nieskazitelnie białych zębów. To jest światło ultrafioletowe, panie Romanie. Zależy mi na maksymalnej sterylności. Może pójdzie Pan pierwszy, panie Marianie. O, przecież tu są jedne drzwi na końcu korytarza. Nie zgubi się pan, zapewniam. Mężczyzna z torbą pod pachą pokiwał gorliwie głową. Jego wielkie buty zadudniły po świecących na fioletowo kafelkach, kiedy szedł na wprost do jedynych drzwi. Tuż za jego plecami mlasnęły inne, zamykane. Roman szedł dość szybko, jednak Marian, podążający za nim jak cień, nadążał bez problemu. Sterylność korytarza była absolutna. W rażącym świetle fioletowych jarzeniówek nie można było dostrzec nawet pyłku. Mężczyźni dotarli do drzwi, po czym zapadła głucha cisza. Głos odzianego w kitel mężczyzny zabrzmiał jak wystrzał. Drzwi są otwarte. Może pan wchodzić. Prosto i na lewo. Zobaczy pan pustą, białą skrzynię. Roman nie słuchał dalej. Podperlił mu się na czole, choć w piwnicy było dość chłodno. Mężczyzna z torbą napiął mięśnie w całym ciele, po czym delikatnie nacisnął na klamkę. Drzwi otworzyły się bezgłośnie. W środku panowała absolutna ciemność, rozjażona fioletową poświatą z korytarza. Można było dostrzec zarys biurka ze spoczywającym na nim telefonem oraz stołu laboratoryjnego z mnóstwem kolb i próbówek. Niektóre z naczyń wypełnione były fosforyzującą, zieloną cieczą. Roman próbował skupić wzrok, by dostrzec szczegóły pomieszczenia. Kiedy poczuł lekkie ukłucie z prawej strony szyi. Ogromny mężczyzna odruchowo dotknął karku, odwracając się jednocześnie. Dwa kroki od niego stał Marian, uśmiechając się promiennie. Trzymał w rękach malutką strzykawkę. Roman wyciągnął rękę w jego stronę, jednak nogi rozjechały mu się na boki w wyniku czego łupnął głuchą posadzkę laboratorium. Skórzana torba wyleciała z ręki bezwładnego człowieka. Marian schował strzykawkę do kieszeni, po czym beznamiętnie przestąpił bezwładne ciało. Wstryknął włącznikiem światła i złapał za telefon. Wykręcił kilka liczb na obracanej tarczy, a po chwili powiedział. Już. Przyślij mi tu z czterech facetów. Muszą mi go przenieść. Sam nie dam rady. Słucham? Nie wszystko w porządku. Nie ufasz mi? Zresztą, ciebie też zapraszam na dół. Marian odłożył słuchawkę, po czym puknął palcem w jedną z probówek. Nie obudzi się. Po prostu dźwignijcie go i przenieście tam, gdzie zawsze. A czemu ma otwarte oczy? Żaden z poprzednich tak nie miał. Kazik. Życzysz sobie wykład na temat anestetyków? Możemy tu jeszcze o tym porozmawiać. Jednakowoż radziłbym pamiętać o upływie czasu. Prawda, panie dyrektorze? Dyrektor w fioletowym świetle wydawał się jeszcze bledszy niż zazwyczaj kiwnął szybko głową, głośno przełykając ślinę. Roman leżał bezwładnie na podłodze od 20 minut. Szeroko otwartymi oczami patrzył na swoich kumpli z roboty i od butelki. Atmosfera nie zdawała się jednak wywierać żadnego wpływu na Mariana. Drodzy panowie, w jaki sposób mam wam kazać wziąć się do roboty? Pamiętajcie, że ja potrzebuję czas dla siebie, z panem Malinowskim, sam na sam. A biorąc pod uwagę zamówienie od naszego klienta, będę go potrzebował, można powiedzieć, sporo, a potem jeszcze czyszczenie i utylizacja. I wiecie, że do tego też was będę potrzebował. No, kurwa, zabierajcie go na stół, miejmy to już z głowy. Wiecie, że zarobicie na tym kupę siana, a im szybciej zaczniecie, tym szybciej wszyscy stąd, kurwa, wyjdziemy. Mężczyźni wyraźnie potrzebowali tego rodzaju motywacji. Sapiąc i stękając, zaczęli podnosić Malinowskiego. Marian w białym kitlu uśmiechnął się promiennie, po czym podszedł do biurka w laboratorium i nacisnął przycisk pod blatem. Kliknęło. A z prawej strony pokoju otworzyły się drzwi, zakamuflowane w ścianie. Szczupły człowiek przeszedł szybko przez próg, a ostre białe światło rozjarzyło się automatycznie. Malutki pokój był wyłożony grubą folią od góry do dołu. Na środku spoczywał metalowy stół, a obok niego błyszczały narzędzia wykonane z chirurgicznej stali. Marian podszedł do metalowej szafy z boku pomieszczenia i wyjął z niej foliowy kombinezon. Następnie podszedł do metalowego stołu i otaksował go ostrym spojrzeniem. Dostrzegł rudą plamkę, którą zdrapał wypielęgnowanym paznokciem. Mężczyzna zaczął ubierać kombinezon, a w tym samym czasie czwórka mężczyzn weszła do pomieszczenia i położyła Malinowskiego na stole. Powiedz mi jedno. Czemu on ma otwarte oczy? Bo on jest w pełni przytomny. Nie dość, że widzi, to jeszcze wszystko słyszy. Co kurwa? Ty jesteś kompletnie pojebany. Ale nie dramatyzuj, Kowal. Nie wiesz, że jesteśmy w laboratorium? Muszę czasami poeksperymentować. Podaj mi tę torbę, którą przyniósł nasz dzisiejszy dawca. Dyrektor cofnął się, po czym wrzucił do środka torbę i szybko się oddalił. Marian pokręcił głową z politowaniem, nasłuchując cichnących w korytarzu kroków. Podniósł torbę i otworzył ją. W środku była wyłożona białym materiałem. Dało się wyczuć buchające zimno. Odłożył ją obok stołu, po czym złapał pewnym chwytem za jedno z narzędzi ze stolika. Skalpel błysnął w chudej dłoni. Widzisz, tutaj na dole czasami doskwiera mi samotność. To, co tu robię, niejednokrotnie wykracza poza granice wytyczone przez naukę. Aż pomyślałem, że chętnie bym to komuś opowiedział. Nikt nie był zbyt chętny, ale może ty byś posłuchał, co? Będę od ciebie potrzebował kilku organów, ale myślę, że chętnie posłuchasz wykładu z anatomii, prawda? Nie, żebyś miał jakieś inne wyjście. Pojedyncza łza zaszkliła się wokół Romana. Spłynęła po policzku, po czym skapnęła na metalowy stół. Wysoki mężczyzna z czarną, rzadką grzywką siedział z małym chłopczykiem na kolanach. Maluszek gaworzył zadowolony. I jak tam, Tomciu? Podoba ci się ta nowa mamusia? Stara mamusia miała obiekcje co do pracy taty, więc tata musiał ją wysłać za granicę. Już nie wróci. No, ale ta nowa mamusia nie zadaje tyle pytań, prawda? I dobrze się tobą zajmuje. Jakby ci się nie podobała, to musisz mi powiedzieć. Tatuś raz dwa to załatwi. Zaraz nowa mama wróci z zakupów pewnie kupiła ci nowy samochodzik. Marianowi przerwał głośny dzwonek telefonu. Wstał, uśmiechnął się do chłopca, po czym położył go do kojca. Szybkim krokiem podszedł do telefonu. Zdjął słuchawkę z widełek i przyłożył do ucha. Po krótkiej chwili zbladł, po czym ryknął do telefonu. Chuj mnie to obchodzi. Przecież to nie ja obszukuję im kieszenie. Miała być czysta robota, a teraz mi mówisz, że wyciąłem połowę organów cholernemu policjantowi? To kto go sprawdzał? To nie moja wina, że Kowal mu nie zapłacił. Co jak to wszystko zwalił na mnie? Słuchawka wypadła z rąk mężczyzny. Kiedy drugi muchem usłyszał zbliżające się syreny radiowozów. Chłopczyk w końcu zaczął popłakiwać. Szczupły mężczyzna zacisnął usta w wąską kreskę i stanowczym krokiem podszedł do jednego z wielu obrazów wiszących na ścianie. Wcisnął go mocno, na co tandetny wiejski pejzaż odskoczył, ukazując niewielką niszę w ścianie. W środku spoczywały trzy strzykawki wypełnione cieczą. Mężczyzna podszedł do okna, następnie podbiegł do malutkiego biurka, przycupniętego w rogu ogromnego salonu. Złapał kartkę i długopis, napisał kilka słów, wyjął dwie strzykawki, po czym złapał chłopczyka, przytulił mocno do siebie i zaczął z nim wspinać się po schodach. Gdy dotarli do pokoju dziecka, Marian bez wahania wszedł do środka. Pięć minut później pierwsi milicjanci wbiegli do salonu. Rozbiegli się po wielkim pomieszczeniu. Jeden z nich z pistoletem w dłoni dostrzegł kartkę leżącą na biurku. Było tam jedno zdanie napisane przepięknym pismem: żywych nas. Nie dostaniecie. Scenariusz Paweł Lipiński. Czytał Jakub Rutka.